Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, tam Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy. Witam Was ponownie na nowej zachodniej, o ile jeszcze nowej w 100% nie mamy, bo jest w budowie. To powstaje naprawdę w oczach i to szybko idzie. A ponieważ ostatni odcinek pojawił się ponad 2 tygodnie temu, to mogę powiedzieć, że dużo się zmieniło. No i zacznijmy od podstawy, czyli jak zawsze od poziomu 9. Poziom 9, czyli aktualnie 8. Teraz tu się dużo zmieniło, bo dla przeciętnego człowieka zmieniły się rzeczy, iż pociągi wjeżdżają teraz po torze pierwszym, a nie po torze drugim, jak to było cały czas wcześniej. Jest już w całości zdemontowany w rejonie przejścia podziemnego tor drugi i to pierwszy jest już na nowo poukładany. Na nim nie ma żadnego przejścia dla pieszych nowego przejścia właśnie w rejonie zachodniej z szlabanami, poza tą częścią starą, która była budowana jakiś czas już temu. Natomiast co jest ważne, to jest to, jak wygląda sytuacja z naszymi przejściami podziemnymi, a jest tam naprawdę zaawansowany etap. Po pierwsze, wyjścia po drugiej stronie torowiska w kierunku ulicy Tunelowej i tak dalej są na tak zaawansowanym etapie, że już widać ładnie tutaj beton. Najprawdopodobniej nieźle im tam praca idą już na dole, to trzeba przyznać im. Nie widać co prawda z tej strony windy, ale najprawdopodobniej po prostu będzie trochę w innym miejscu, bardziej schowana. Windy też nie muszą być dokładnie w tych samych miejscach co zwykłe schody. Co do przejść dla pieszych na perony, tutaj dobrze wygląda też sytuacja. Mamy już jedną ścianę boczną, betonową, ładnie tutaj zalaną. Druga jeszcze powstaje, bo w tamtym rejonie było po prostu wcześniej torowisko i to jest wszystko poprzestawiane. Przy okazji widać też, że powoli odtwarzają części peronowe, a po prostu musieli odtworzyć je, bo tam torowisko że postawili i nie mogliby pewnie tam nieźle kręcić podczas ruchu pociągów. Ruch pociągów i tak jest tutaj ograniczony, jest o wiele mniejszy, no bo jest wahadłowo po jednym torze się wszystko prowadzi na całym odcinku od Warszawa Powązki do Warszawa właśnie zachodnia, peron 8. Wszystko jeździ wahadłowo po jednym torze, co jest problematyczne i na pewno to wszyscy rozumieją. Nie mamy jeszcze podłączenia i wykop też należy, nie jest w ogóle głęboki przy przejściach w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia, bo tam też będą wyjścia i widać ładnie już zarysowane w przyszłości winda i ogólnie wszystkie tutaj wyjście naprawdę ładnie wyglądają. Natomiast mam dla Was dobrą nowinę, iż przejście dla pieszych pomiędzy Warszawą Zachodnią a dojściem do Prymasa Tysiąclecia powstało i nie trzeba już iść takimi wielkimi tam zawijasami dookoła. Jest tam tymczasowe z mijankami, trzeba się dobrze obejrzeć, bo nie mamy tam szlabanów żadnych i nie wiemy, czy jedzie pociąg, bo też nie ma sygnalizatorów, ale jest, a to się liczy i na pewno to mieszkańcy i pasażerowie głównie będą wynagradzać i z niego korzystać. Natomiast jak wygląda z dojściem na peron 8? No to jest trochę gorsza sytuacja. Zmierzyłem dokładnie mój przejazd na monocyklu elektrycznym od peronu 8 do peronu 5. Wyszło mi na monocyklu elektrycznym, macie tutaj teraz podgląd, pewnie macie trochę przyspieszony. Przejazd mój na monocyklu elektrycznym, tak jak mówiłem, trwał 3 minuty, czyli pierwszym tempem około 5 minut. Nie wydaje się to na długi czas, jeżeli jednak biegniemy, to na pewno ten czas się skróci jeszcze, ale wiecie, ja bym nic nie miał do tego czasu, to nie jest aż tak dużo, jeszcze da się przejść. Tylko po drodze mamy dwa przejścia dla pieszych przez tory, gdzie są faktycznie szlabany i to na pewno może nam mocno wydłużyć czas naszej podróży. Ponadto idziemy przez tereny kolejowe, techniczne, gdzie są budynki i nie wszędzie mamy chodniki i czasami nawet trzeba będzie iść po błocie. Nie jest to długi odcinek, mogliście go zobaczyć na filmie, ale jednak jest, więc trzeba mieć to na uwadze. No i domyślam się, że teraz dużo mniej osób będzie korzystać z peronu 9 na okres przebudowy, dopóki nie powstaną już nam działające przejścia podziemne, na co też oczywiście wszyscy
Czekamy. Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnej części, bo ponad 9 już możemy sobie zostawić. Melex cały czas kursuje, to jest dobra nowina i około godziny 12 się ładuje. Tak mniej więcej, jak byłem ostatnio to widziałem. No to przejdźmy dalej naszym przejściem podziemnym, które się przeciąga i faktycznie tu już mamy dosyć głęboki wykop, który widać z góry, bo jest sobie najbardziej metodą odkrywkową i ścian szczelinowych i tu widzimy dokładnie właśnie nasz poziom minus 1, minus 2. I co najważniejsze, przyszły tunel tramwajowy, który tutaj będzie. Już chciałem powiedzieć przyszły tunel metra, ale tutaj metra z tej strony nie będzie. Metro będzie po drugiej stronie w przyszłości. Tam trzecia linia metra. Kiedyś hen daleko w końcu to ją wybudują. Co jest ważne, tu nasze przejście dla pieszych będzie na poziomie minus 1. Przejście, w sensie przejazd tramwajowy będzie na minus 2. W tym rejonie będzie przyszły przystanek tramwajowy, jednakże kiedy go wybudują, nie wiem. Będę musiał się dopytać jeszcze o parę rzeczy do Budi Maxu, a propos właśnie tego przystanku tramwajowego, bo tam są niezłe, mogą być robione odjazdy w przyszłości, gwarancje i tak dalej. Natomiast mamy jeszcze na skraju tego całego wykopu budynek wielofunkcyjny, czyli tam techniczne części, dyspozytornia i różne inne elementy. No i oczywiście nasz latający sporek, który tam się znajduje, który będzie przeniesiony do tego właśnie budynku wielofunkcyjnego. Możecie już zobaczyć, jak wygląda dach naszego budynku. No, taki całkiem po prostu zwykły. Ładnie wyglądają z kolei ściany z oknami, już tutaj przygotowane na przyszłość. Wygląda trochę jak taki budynek mieszkalny zwykły, a to jednak wielofunkcyjny. Jestem ciekawy, jak będzie oprawiony faktycznie już pod sam koniec. Czy będzie to jakiś, nie wiadomo, jaki wielki, odjechany budynek, taki wiecie, z przyszłości. Czy jednak pozostaniemy przy tradycji PKP, żeby stawiać budynki nie aż tak bardzo odjechane wizualnie. Zobaczymy. A może po prostu będzie zwykły budynek pomalowany na biało, który nie będzie się starzeć. To i tak byłoby naprawdę dużo jak na PKP. Także tak to wygląda. A propos tego rejonu, no wykop w tym rejonie naprawdę jest głęboki. Tutaj właśnie ładnie to widać w porównaniu z ostatnim tygodniem, iż dużo się zmieniło. Jest o wiele głębszy wykop. No i to naprawdę całkiem nieźle im to idzie. Przy okazji, w tym rejonie dochodzimy od razu naszego przejścia dla pieszych, tego super szerokiego, o którym mówię co jakiś czas, tego co będzie mieć tam 63 metry około. W tym rejonie będziemy właśnie mogli się przejść pod wszystkimi peronami, nie peronem 9, dochodząc do nich, wjeżdżając schodami ruchomymi, patrząc na tramwaje, jak idą na dole. Nie, niestety nie ma szyby na dół, żeby patrzeć na tramwaje, a trochę szkoda, bo ja bym sobie popatrzył chętnie na tramwaje. No tak czy siak, tramwaj tu będzie bardziej jak metro, nie będziemy mieli na niego widoków, ale będziemy mogli popatrzeć sobie na pociągi, bo będą szyby z przejścia podziemnego na perony i będziemy mogli sobie tam popatrzeć, czy już ten nasz pendolino jest, czy jeszcze go nie ma. Czy może jakiś stary PKP podjechał, autobus zastępczy. Natomiast tak, co jest faktycznym, tutaj tak samo jak w tym przejściu podziemnym przy tramwaju, co przed chwilą mówiłem z przystankiem, tu też ładnie im idzie wykop, to aktualnie z tego co widzę jest poziom minus 1, minus 2 jest już w trakcie wykopu, mniej więcej to idzie, a co do peronów i przejść z wyjściami z naszego przejścia podziemnego, tam zaczynają powoli powstawać już nasze części peronowe, jakieś tam dalsze, wyższe konstrukcje tutaj powstają, niedługo może będziemy widzieć już jakiś powstający powoli wykop na dole, i na to oczywiście bardzo czekamy, bo nie ukrywajmy przecież, że najbardziej chcielibyśmy zobaczyć już nawet kawałki. Jak te nasze przejścia podziemne będą wyglądać już w praktyce, a nie tylko w wizualizacjach, bo wiecie, wizualizacje to zawsze ładnie wyglądają. A jak wygląda w praktyce? No zobaczymy. To jeszcze trochę czasu, parę miesięcy i będziemy mogli zobaczyć, co tam się na dole znajduje. W sensie może parę miesięcy, no jeszcze trochę więcej. Aby zobaczyć cokolwiek już, co się dzieje na dole. Z wizualizacjami, z jakimiś już ekranami, które tam faktycznie będą na dole. Teraz sobie przeskoczmy od razu do dachu nowego, który wygląda najbardziej spektakularnie, jeżeli chodzi o cały plac budowy, będąc na jakimkolwiek peronie, czyli dla zwykłego pasażera. Zanim przejdziemy do faktycznie już tego, jak on teraz wygląda, tylko wam powiem parę ciekawostek. Cały dach nad peronami właśnie tej 8 nowym, 7 i 6 będzie otwarty pod koniec etapu pierwszego fazy budowy. Natomiast ile będzie takich słupów, możecie też być ciekawi, bo jak mogliście zauważyć, aktualnie mamy słupy w formie litery Y. I one będzie ich więcej, bo na całej stacji takich słupów będzie 44, czyli naprawdę dużo. Z kolei będzie też parę słupów typu X. Czemu będą słupy X, a nie Y? Ponieważ w niektórych miejscach
właśnie pośrodku tych słupów igdek będą wyjścia, schody ruchome i klatki schodowe, aby móc wyjść. I tam po prostu igdek by musiał wyjść na środku schodów ruchomych, a X będzie ładnie się rozchodzić na schody ruchome i to będzie o wiele lepiej wyglądać. Dlatego będzie też trochę takich schodów, one będą się nad tym przejściem podziemnym. Przy okazji będzie lepiej rozlokowane obciążenie naszego całego dachu na takie przejście podziemne, to też warto zwrócić na to uwagę. I takich słupów będzie 16, więc łącznie takich słupów na całej zachodniej dla naszego nowego dachu naprawdę nie będzie mało, bo będzie ich aż 60. Także całkiem nieźle. Ale przejdźmy sobie już do tego dachu, jak wygląda. No jak widzicie, powoli zaczął już powstawać nasz dach nad kolejnym peronem, mianowicie nad peronem 8. Ładnie to wygląda, naprawdę nieźle się to tutaj dościąga. Przy okazji nad peronem 6 możemy zobaczyć, że zaczął się wydłużać w kierunku właśnie naszego przejścia podziemnego powoli. I powoli też są montowane już dalsze konstrukcje dachowe. Na razie dolna część dachu, później będzie ta górna faktycznie od deszczu. Więc powoli tutaj się robi, na razie są takie rurki montowane. Ogólnie nad tym dachem naprawdę są bardzo zaawansowane prace, jak możemy zobaczyć. Tam się tyle tego dzieje, że szkoda mówić. Po prostu tam jest tyle ciekawostek. Można by nad tym dachem zrobić sam odcinek. Ale o tym kiedyś jeszcze porozmawiamy i na pewno kiedyś o samym dachu zachodniej nowej jeszcze pogadamy o wiele więcej. Póki co, jak widzicie, jest tu multum konstrukcji, powoli powstaje wszystko, żeby jak najlepiej to wyglądało. No i oczywiście jak najbardziej praktyczne było i żeby to się nie zawaliło, bo przecież dobrze wiemy, że tego byśmy nie chcieli. I wszystko jest tutaj tak zrobione, skonstruowane, aby taka sytuacja na pewno nam się nie przytrafiła. No i rzecz jasna, żeby wyglądało to jak najbardziej futurystycznie. Co do peronów 8, 7, 6, pod dachem na razie perony nie powstają. Najpierw powstanie, z tego co widzę, dach, później będą powstawać powoli perony na dole. Tak to wygląda. Natomiast po drugiej stronie kładki, oczywiście zawsze mówię, tam sytuacja z peronami jest o wiele bardziej zaawansowana, bo powoli nam zaczyna już powstawać płyta peronowa, czego się nie spodziewałem zobaczyć właśnie już dzisiaj. No i tutaj dokładnie możemy zobaczyć, że już powoli właśnie powstaje, znaczy powoli, na peronie 6 i 7 widzimy już faktycznie naszą płytę peronową. Nad peronem 8 nowym na razie jeszcze płyty w ogóle nie ma, tam będzie powstawać później. Torowiska oczywiście jeszcze w ogóle nie mamy powstającego, bo to będzie później. Także powoli nam tutaj te perony zaczynają powstawać. Daszki na razie są tylko szkieletowe, nie mamy tam jeszcze jakkolwiek nowych daszków, więc jak pada deszcz, to cały czas leci przez dach, że tak to powiem. No ale to jest wiadomo element przejściowy. Co się jednak zmieniło w tym rejonie, to jest multum nowych słupów, które do sieci trakcyjnej w przyszłości przygotowanych, takich ładnych, nowych, białych, pomalowanych. To bardzo ładnie wygląda i właśnie przy peronie 6 mamy już powoli przygotowanie pod nowy tor. Znaczy tak mi się wydaje, że to jest przygotowanie pod nowy tor, nie wiem. I tam niedaleko też jest nasz przejazd techniczny do pozostałych peronów, jak tutaj nam jeździ Budimex z budową po różnych tych kolejnych starych jeszcze peronach w przebudowie. Przejdźmy sobie dalej, czyli do pętli tunelowej, autobusowej. Ona aktualnie działa, funkcjonuje, tu nie ma żadnych zmian faktycznie dla pasażera, natomiast jakie są zmiany przy kładce? No i tu niestety nie powiem wam dużo, bo przy kładce dużo się nie zmieniło słowem. Kładka jest i właściwie wygląda na takim samym etapie, jak była ostatnio. Oczywiście wiadomo, że tam są prace szlifiarskie, dokończanie, malowanie i tak dalej. Ale faktycznie wizualnie z góry, jaki możemy zobaczyć na ten moment, nie ma dużo. Na pewno są słupy ładnie pomalowane, ale na tych słupach nowych do zjazdu do naszej rampy jeszcze nie ma montowanego zjazdu. A co do samej kładki konstrukcji, która się znajduje nad całym naszym obiektem 8 peronów, tam nie mamy montowanych jeszcze barierek, schody nie są też montowane. Na razie to wygląda jak wygląda, ale z tego co widzę, prace się odbywają bardziej przy części dolnej kładki. Właśnie tak jak mówiłem, jakieś malowanie i wykańczanie tego, żeby ta konstrukcja była jedną całością, bo przecież trzeba pamiętać, że ta kładka była składana i przesuwana przez cały ten odcinek, na którym aktualnie ona tutaj stoi. Także tak to wygląda co do naszej kładki.
Przejdźmy sobie teraz trochę inaczej, a mianowicie do tunelu Prymasa Tysiąclecia, czyli przelećmy sobie zupełnie na drugą część. Tunel Prymasa Tysiąclecia, no dobrze, idę w pracę. Ładnie to wygląda coraz bardziej z góry, ładnie też jest już powoli pomalowane. Przy okazji, jak możemy zobaczyć, nasz tunel, a konkretnie torowisko nad nim, zaczyna się rozwijać na coraz to nowsze elementy. W tym miejscu, mniej więcej gdzie teraz widzicie, w przyszłości będzie kolej szybkich prędkości zaczynać się do CPK dojeżdżać, do Łodzi i innych miast. To czy CPK ma sens zamiast nowej wielkiej zachodniej, która tu powstaje? No nie wiem, sami sobie odpowiedzcie. Sami możecie znaleźć dla siebie odpowiedź, czy to ma sens. Natomiast, co jest ważne, to jak powstaje nowe torowisko. Był ostatni komentarz pod ostatnim chyba odcinkiem zachodniej, abym pokazał wam trochę bardziej, jak wygląda zachodnie, ale w części torowej, poza faktycznie naszą częścią stacyjną. Więc proszę bardzo, tutaj macie na odcinek zachód. Tu bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi faktycznie o nasze torowisko. Tam dużo nowych torów powstaje, bo tam będzie multum nowych zjazdów. Na razie jeszcze tego odcinka nie wchodzę w tę część, dlatego że tam jeszcze aż tak dużo fundamentalnych zmian jak nowe przejazdy kolejowe, nowe wiadukty, które już niedługo będą powstawać, jeszcze po prostu ich nie ma w trakcie budowy. To będzie się działo przy kolejnych fazach naszej budowy. Zresztą tu będzie tyle faz tego budowy, że naprawdę ta seria będzie dosyć długa, a zachodnią, z tego co zauważyłem, naprawdę wam się spodobała, za to też wam przy okazji bardzo dziękuję. Przy okazji, jak sobie przejdziemy na drugą część torowiska, czyli od strony wschodniej, możecie zobaczyć, że tutaj nasz wiadukt, o którym już jakiś czas temu mówiłem i pod którym byliśmy tam, jak pokazywałem wam prosto z placu budowy zdjęcia, za to jeszcze raz bardzo dziękuję Budimaxowi, to tam mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda od dołu i tutaj to cały czas całkiem nieźle wygląda od dołu. A konkretniej, nasz wiadukt jest gotowy, na nim są dobrze tory układane, ale to już było, natomiast na dole widzimy zaawansowane tutaj prace przy naszym nasypie. Ładnie tutaj to wszystko się składa w jedną całość. No i co do całego torowiska po tej stronie, tu tak jak mówiłem właśnie przy naszej kładce, jest multum nowych słupów i już przygotowań pod tory, torowisko, żeby tu faktycznie powstały nasze nowe tory z ładnymi białymi słupami od sieci trakcyjnej. No po prostu cudo wyglądowe. Ładnie wyglądają te słupy od sieci trakcyjnej, tak tylko napomknę przy okazji. I taką ciekawostkę tutaj powiem, że te słupy trakcyjne, one wyglądają na takie małe, co nie? Na takim betoniku są wstawione i one wyglądają. Natomiast ten beton, na którym one są, jest bardzo, bardzo głęboko wbity. I on nawet nie jest wkopany, on jest wbity. Jest to robione z wielkim hukiem, z tego co pamiętam. Bo to jest po prostu się wbija go w ziemię taką specjalną maszyną. Jeżeli znalazłem zdjęcie, to teraz pewnie widzicie, jakie to jest długości. Jak zwiedzaliśmy właśnie zachodnią, to takie parę ciekawostek dostaliśmy. I naprawdę nie sądziłem, że aż takie to jest długie. To byłoby na tyle z rzeczy, które najbardziej się zmieniły na zachodniej. Jeżeli coś przeoczyłem, napiszcie mi w komentarzach. Jutro pojawi się film dla osób, którym się nie podoba mój głos. Bądź chcą zobaczyć zachodnią w różnych miesiącach, bo będzie jutro film Niemy, czyli bardziej z muzyczką, ale który będzie pokazywać zachodnią w różnych miesiącach, jak wygląda postęp prac. To może też być ciekawe i na pewno będziecie chcieli to zobaczyć. Jeśli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i jeżeli chcecie, żeby mi się ten kanał jeszcze bardziej rozwijał, na wyższe obroty wchodził i w ogóle, możecie mnie wspierać obok przycisku subskrybuj. Bardzo to pomaga. No i macie tam dostęp do specjalnych możliwości też na kanale. To było na tyle i do zobaczenia już wkrótce. Jutro będzie film Niemy, później będzie Warszawa Główna, mniejsza z tym. No dużo jest teraz serii, tak? Jakieś podsumowanie z winnicy. Naprawdę materiałów teraz tyle mam. Co nie miara. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!